Nadeszła dobra zmiana. Wstańcie z kolan, kobiety. Ticza stola, pani Zosia. Pozostajemy nadal w księdze Licz, po hebrajsku Bembar. I w parszy Becha'a Lotcha znowu znajdujemy w sytuacji, w której jeżeli nawet zawinili kobieta i mężczyzna, tylko kobieta zostaje ukarana. Tora mówi, że rozprawiała Miriam wraz z Aaronem o Mojżeszu z powodu żony koszytki, którą poją. I rzekli, albo tylko z Mojżeszem mówił Najwyższy, przecież mówił i z nami. I Mojżesz to usłyszał, który był najskromniejszym z ludzi. On nie zareagował, ale Bóg to usłyszał. Objawił się, skarcił rodzeństwo, a Miriam została dotknięta trądem. Aaron więc zaczął prosić za Miriam, aby została uzdrowiona. I Mojżesz także prosił Najwyższego o jej uzdrowienie. I została uzdrowiona, ale miała pozostać 7 dni za obozem. Czy to było sprawiedliwe? Mówi się, że ponieważ to Miriam zaczęła tą rozmowę, no to ona jakby sprowokowała ją, czyli była jakby podżegaczem. A widzimy też, że Miriam nie przepraszała. Aaron od razu przeprosił, ale ona może została ukarana wobec tego za krnąbrność. W każdym razie pytanie jest jeszcze, co to znaczyło, że mówiła o nim z powodu koszytki? Według jednego tłumaczenia znaczyło to, że po śmierci Cypory Mojżesz poślubił czarną Etiopkę, co jakby nie podobało się Miriam. Ale raczej rasizm był wątpliwy w tamtych czasach i w tych częściach świata. A rabin Ellen Frankel pytała o tą sytuację, przytaczała opinie innych rabinów, którym Miriam wręcz przeciwnie stawiała Mojżeszowi zarzuty z powodu złego traktowania żony. Pamiętamy, że Mojżesz oddalił Cyporę, a to właśnie Cypora była ciemna, więc mogła być nazwana kuszytką, czarnym. I w każdym razie, jakiekolwiek były motywy, tylko ona poniosła karę. I to podwójną, bo na chwilę była porażona trądem, a później musiała przebywać 7 dni za obozem. Powiadane, że Aaron też cierpiał, ale duchowo, albo też, że Aaron wycierpiał już dosyć po śmierci swoich dwóch synów. W każdym razie cały lud czekał na Miriam i wtedy dopiero obóz wyruszył dalej w drogę. Szabat szalom.